Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Latosiński, a to jest nowy program Prawo Łukasza. Czy wy i wasi rodzice możecie zawierać takie same umowy? Czy możecie wchodzić w te same stosunki prawne? Czy wasi rodzice mogą to samo co wy i czy wy możecie to samo co rodzice? Czy są tu jakieś ograniczenia? Na te i inne pytania poznacie odpowiedzi w tym odcinku. W najbliższych kilku odcinkach chciałbym przybliżyć wam zagadnienia prawa cywilnego. Żeby mówić o prawie cywilnym szerzej, musimy zacząć od absolutnych podstaw, czyli zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. Pierwsza z nich, czyli zdolność prawna, w kodeksie cywilnym została uregulowana w artykule 8, paragrafie 1. Brzmi on tak. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Z tego przepisu możemy wyciągnąć trzy istotne rzeczy. Po pierwsze, dotyczy on każdego człowieka. Nie ma znaczenia jego narodowość, wiek, płeć, wyznanie. Na żadne z tych elementów nie zwracamy uwagi. Po drugie, mówi o zdolności prawnej. O tym, czym ona jest, nie znajdziemy odpowiedzi w tym przepisie. Aczkolwiek on już wskazuje, że ona będzie tu jedną z istotniejszych rzeczy. Za chwilę wam powiem, czym jest zdolność prawna. Trzeci z tych elementów to moment uzyskania zdolności prawnej. Jest to chwila urodzenia. Kodeks co prawda o tym wprost nie mówi, ale ma na myśli oczywiście urodzenie żywe. Kiedy kończy się zdolność prawna? Zdolność prawna kończy się razem z bytem człowieka, czyli z chwilą jego śmierci. Można zatem powiedzieć, że zdolność prawna przysługuje każdemu człowiekowi od chwili żywego urodzenia do momentu śmierci. Czym jest zatem zdolność prawna? Zdolność prawna to możliwość podlegania prawu. Z jednej strony możliwość, ale z drugiej pewien obowiązek. Nikt z nas nie ma możliwości wyzbycia się zdolności prawnej. Nikt z nas nie może powiedzieć, ja już prawu nie podlegam, prawo już mnie nie wiąże. Wiąże. Od chwili urodzenia do momentu śmierci. Więc z jednej strony my podlegamy prawu, ale z drugiej to prawo nas chroni. I chroni w tym samym okresie, od urodzenia do śmierci. Pytanie, co z dziećmi poczętymi, ale które się jeszcze nie urodziły? Bo jaka jest różnica między 9-miesięcznym płodem, który za 10 minut się urodzi, a tym, który właśnie się urodził? Biologicznie żadna, prawnie kolosalna. W chwili urodzenia, jak mówiliśmy, podlega prawu, ma zdolność prawną. Ale dopóki się nie urodzi, przez cały okres ciąży nie ma zdolności prawnej. Nie jest jednak tak, że prawo się nim nie interesuje i go nie chroni. Chroni. W ograniczony sposób i tylko w pewnym zakresie. Nie będę teraz rozwijał tej myśli. Może któryś z odcinków poświęcę nasciturusom, bo tak fachowo nazywa się nieurodzone dziecko. Drugie kluczowe zagadnienie, które nawet bardziej przyda się nam w późniejszych odcinkach, to zdolność do czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych ma, można podzielić na trzy okresy. Od urodzenia do 13 roku życia brak zdolności do czynności prawnych. Bardzo mi przykro, do 13 roku życia, przynajmniej teoretycznie, nic wam nie wolno. Między 13 a 18 rokiem życia macie ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Coś już wam wolno, ale jeszcze nie wszystko. Gdy staniecie się pełnoletni, wolno wam teoretycznie wszystko. Na gruncie prawa cywilnego wszystko. Pełna zdolność do czynności prawnych ustaje, tak jak zdolność prawna, z chwilą waszej śmierci. Zadajecie czasem pytanie, czy tylko 18-latkowie i starsi mają pełną zdolność do czynności prawnych. Otóż nie. Jest od tego jeden wyjątek. Gdy, tu bardzo mi przykro, dotyczy to tylko i wyłącznie panie. Sorry panowie. Gdy kobieta lat 16 wejdzie w związek małżeński, w tym momencie zgodnie z kodeksem uzyskuje pełnoletność. Nie jest jednak tak, że każda 16-latka, jak dojdzie do wniosku, że chce wziąć ślub, ten ślub wziąć może. Tylko w wyjątkowych przypadkach i to za zgodą sądu może wejść w związek małżeński. Bardzo często pojawia się wątpliwość, nie wiem skąd ona się wzięła, że do tego jest konieczna zgoda rodziców. Nie jest. Rodzice
Niestety, niestety, nie mając tutaj nic do gadania, sąd podejmuje tę decyzję autonomicznie. Kiedy sąd wyrazi zgodę? O tym przypadku mówi artykuł 10, paragraf 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Sąd wyrazi taką zgodę, zezwoli na zawarcie związku małżeńskiego kobiecie, jeżeli z okoliczności wynika, że zawarcie tego małżeństwa jest zgodne z dobrem założonej rodziny. To prawda, kodeks nie mówi o tym, że musi być dziecko, że musi się urodzić jakieś dziecko. Mówi jednak o założonej rodzinie. Przyjmuje się jednak dość powszechnie, że aby sąd mógł wyrazić w ogóle zgodę na związek małżeński 16-latki, 17-latki, ona musi być przynajmniej w ciąży. I teraz dalej. Nie każda 16-letnia dziewczyna, która jest w ciąży, uzyska zezwolenie sądu. Tylko taka, dla której to będzie dobre, ale nie tylko dla niej, ale dla całej założonej rodziny. Pełna zdolność do czynności prawnych polega na tym, że możecie zawierać wszystkie umowy. Możecie wchodzić także w stosunki jednostronne, dokonywać darowizn, być obdarowanymi. Nie ma absolutnie żadnego znaczenia, w jaki stosunek prawny, cywilny chcecie w tym momencie wejść. Ograniczona zdolność do czynności prawnych różni się znacząco. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, czyli co do zasady między 13 a 18 rokiem życia, może zawierać umowy za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. Najczęściej będzie to jeden z rodziców. Jednakże na szczęście kodeks w artykule 20 mówi o tym, że w powszechnych, bieżących, drobnych sprawach życia codziennego nawet osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, żeby rodzic nie musiał iść z każdym z was, żeby kupić bułki, gazetę w kiosku, loda na patyku. Kodeks pozwala wam między 13 a 18 rokiem życia na zawarcie wszystkich umów, tylko jeżeli one są drobne, w sprawach błahych, niekluczowych. Jakie będą umowy, których zawrzeć w tym wieku nie możecie? Ano, na pewno nie możecie kupić mieszkania. Najprawdopodobniej nie możecie kupić samochodu. Kupnem komputera powiedziałbym, to zależy. W niektórych przypadkach, jeżeli jesteście dobrze uposażeni, jeżeli macie bardzo dużo pieniędzy i stać was na to i wasze kieszonkowe wynosi miesięcznie bardzo, bardzo dużo i dla was kupno komputera jest bieżącą czynnością, jak dla większości kupno bułek, to można by ostrożnie twierdzić, że także możecie kupić komputer. Pytanie, czy wam ktoś go sprzeda. W takiej samej sytuacji jak osoby między 13 a 18 rokiem życia są osoby, które co prawda są pełnoletnie, ale z różnych względów zostały ubezwłasnowolnione częściowo. Ubezwłasnowolnienie następuje orzeczeniem sądu, który stwierdza, że dana osoba nie może wchodzić we wszystkie stosunki prawne. Właśnie ogranicza jej zdolność do czynności prawnych. Najczęściej dotyczy to osób, które mają choroby psychiczne, które są ograniczone w poznawaniu świata, mają ograniczoną zdolność rozumienia swoich czynności. Bardzo często w ostatnim czasie dotyczy to czy ubezwłasnowolnienia częściowego, czy całkowitego, o czym za chwilę, osób starszych w podeszłym wieku, które zapadają na demencję starczą. W żadnym wypadku nie myślcie o tym, że to jest po to, żeby utrudnić życie waszym dziadkom. Wręcz przeciwnie. Jeżeli wasi dziadkowie czują się źle, nie nadążają za zmieniającą się rzeczywistością, bardzo łatwo ich oszukać, dlatego że mają dużą ufność dla ludzi. To się bardzo często zdarza, jeżeli przychodzi domokrążca i chce, żeby podpisać z nim umowę. Dziadkowie bardzo często podpisują dla świętego spokoju, żeby już sobie poszedł, i potem się okazuje, że muszą płacić bardzo wysokie opłaty za abonament od telewizji cyfrowej, której nigdy nie oglądają.
takiej sytuacji warto w sądzie złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie, nawet całkowite, takiego członka rodziny, żeby go chronić. Bo jak mówiliśmy, osoba, która nie ma zdolności do czynności prawnych, czy najlepiej pełnej, czyli w ogóle jej nie ma, nie może wchodzić w stosunki prawne. Oznacza to, że jeżeli nawet podpisze umowę, ona będzie nieważna. Co za tym idzie, nie będziecie musieli wy czy wasi dziadkowie płacić tych rachunków. Ubezwłasnowolnienie częściowe należy odróżnić od całkowitego. Częściowe pozwala na działanie właśnie w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. Całkowite nie pozwala na to zupełnie. W dokładnie takiej samej sytuacji są osoby między urodzeniem a 13 rokiem życia. Teoretycznie 12-latek nie mógłby zatem kupić bułek. Nic bardziej mylnego. Kodeks, zdając sobie sprawę, w zasadzie prawodawca, kodeks nie musi sobie zdawać sprawy z niczego. Racjonalny prawodawca, ustanawiając te normy, zdawał sobie doskonale sprawę, że dobrze, aby 7, 10 czy 12-latek mógł kupić sobie podstawowe produkty, żeby nie dochodziło do sytuacji, że po kupnie przysłowiowych bułek czy mydła przychodzą rodzice do sklepu i mówią: ta umowa była nieważna, mój syn ma 12 lat, nie ma zdolności do czynności prawnych, on nie mógł tego kupić. Dlatego kodeks mówi, że co prawda takie osoby nie mają zdolności do czynności prawnych, a zatem każda umowa, którą zawierają, jest z mocy prawa nieważna. Ale dodaje, że jeżeli jednak ten 12-latek dokona czynności dotyczącej drobnych, bieżących spraw życia codziennego, czyli dokładnie tych samych, co osoba między 13 a 18 rokiem życia, ale co więcej, ta czynność nie dąży do pokrzywdzenia małoletniego, czyli ten 12-latek nie dozna krzywdy, albo inaczej szkody, albo nie stanie mu się nic złego w związku z tą czynnością prawną, to ta czynność z chwilą jej dokonania staje się ważna. Nie martwcie się zatem, 12-latek może spokojnie kupić bułki w sklepie na śniadanie. Oczywiście pokrzywdzenie tego małoletniego, który nie ma zdolności do czynności prawnych, musi być rażące. Kodeks wyraźnie przesądza, że aby czynność była nieważna, musi być to rażące pokrzywdzenie małoletniego. To z tego można wyciągnąć, że teoretycznie można 12-latka pokrzywdzić nierażąco i umowa byłaby ważna. Oczywiście do niczego nie zachęcam. Ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć w tym kontekście, to to, że osoby między 13 a 18 rokiem życia bez zgody przedstawiciela ustawowego mogą dysponować swoim zarobkiem. Czyli jeżeli ktoś z was pracuje dorywczo, rozdaje ulotki, coś roznosi, pracuje jako pomoc kuchenna w restauracji, w McDonaldzie w wieku lat 16-17, to ten zarobek, który uzyskacie, możecie wydać na co wam się żywnie podoba. To nie muszą być drobne, bieżące sprawy życia codziennego i nie potrzebujecie na to zgody przedstawiciela ustawowego. Wyjątkiem jest, że sytuacja, w której sąd opiekuńczy z ważnych powodów postanowi inaczej. To się bardzo rzadko zdarza. Najczęściej nie będziecie mieli z tym problemu. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Krótkie podsumowanie. Zdolność prawna przysługuje każdemu człowiekowi od chwili urodzenia do śmierci. Zdolność do czynności prawnych, czyli możliwość zawierania umów najczęściej, dzieli się na trzy etapy. Do 13 roku życia brak zdolności do czynności prawnych, między 13 a 18 coś już wam wolno, zdolność ograniczona i po 18 roku życia, po uzyskaniu pełnoletności, pełna zdolność. W sensie cywilistycznym wolno wam wszystko. Komentujcie, piszcie, co wam się podoba, co wam się nie podoba, co zmienić, o czym chcielibyście posłuchać, to dla mnie bardzo ważne. Łapki w górę. Widzimy się już w następnym odcinku, który będzie poświęcony ochronie dóbr osobistych. Dziękuję, to był kanał Prawo Łukasza.